Global warnings and stress. You know, people seem to be stressed everywhere today, don't they? Globalne ostrzeżenia i stres. Wydaje się, że wszędzie ludzie są zestresowani. Even here when I was driving from Warsaw to Łódź, I noticed that everybody was like in a hurry. Kiedy przyjeżdżałem tutaj do Łodzi z Warszawy, miałem wrażenie, że wszyscy się śpieszą. I thought people in Poland would be a bit more relaxed. Where I come from in Sydney, they're very stressed. Wydawało mi się, że Polacy są dużo bardziej wyluzowani, bo w Australii, tam gdzie ja mieszkam w Sydney, to wszyscy są tacy spięci. Before the well at the beginning of this decade, 2020, corporations understood that many of their employees were highly stressed. W 2020 roku wielu pracodawców zorientowało się, że ich pracownicy są narażeni na wysoki stres, odczuwają ogromny stres. And they realized that they had to do something to lower people's stress, otherwise it was going to affect their profits. I zrozumieli, że muszą coś zrobić z tym, bo inaczej będzie miało to ogromny wpływ na ich przychody. Then the pandemic came. I przyszła pandemia. They were not able to implement all of these things and the stress went through the roof. Nie byli w stanie wprowadzić różnych programów zmniejszających ten stres, co przełożyło się na to, że ten stres wzrósł o wiele bardziej. And of course people hung in with their jobs, but then after a year or so they began to really move around into different jobs. I wszyscy na początku kurczowo się trzymali tej swojej pracy, ale z miesiąca na miesiąc coraz większe były migracje. I imagine that with the war next door, the stress here in Poland has probably gone up too. Później przyszła wojna u naszych sąsiadów w Ukrainie i ten stres jeszcze bardziej się zwiększył. And that has affected everyone around the world because the price of living has gone up through the roof as well. Miało to wpływ również na kraje wokół, dlatego że cena życia wzrosła. A study that was done about 4 months after the war started in the UK found that shop assistants were being abused at a much higher rate than before. I co ciekawe, pewne badania były zrobione w Wielkiej Brytanii, że 4 miesiące the survey was in UK, yes? 4 months after the Ukraine, okay. Yes. 4 miesiące po rozpoczęciu wojny ekspedientki w sklepach doznawały dużo większej przemocy niż kiedyś. All because of the increased cost of living and the pressures that came with that. Tylko ze względu na wzrastające ceny życia i tę presję, którą odczuwały od klientów. So is there any hope? Czy jest więc jakaś nadzieja? We live in a world where everyone is stressed and people are wondering, is there any hope? Żyjemy na świecie, który zastanawia się, czy jest jakaś nadzieja. About 100 years ago there was a submarine coming down the east coast of America that was accidentally hit. It was 1927, yes. Yeah. W 1927 roku amerykańska łódź podwodna, kiedy wynurzała się w stanie Massachusetts. Yeah, it was there was a collision that caused it to go to the bottom. Została stratowana i zatopiona. And the sailors inside were knocking on the side of the submarine because there was divers going down to see if they could help them. I nurkowie, którzy starali się pomóc tym, którzy byli uwięzieni w tej łodzi podwodnej, słyszeli jak pukają w kadłub statku. And the Morse code that was coming through to the divers was, is there any hope? Kiedy tak słuchali, jak właśnie ci ludzie w środku pukali kodem Morsa, to przesłanie było, czy jest jakaś dla nas nadzieja? Today in the world, it's like the whole world is tapping the Morse code too, isn't it? Is there any hope? Dzisiaj mamy wrażenie, że wszyscy pukają i pytają się, czy jest jakaś nadzieja. Winston Churchill said, I'll tell you, I have no hope. I see no hope for the world. Winston Churchill powiedział, powiem wam, że nie mam nadziei. Nie widzę nadziei dla świata. So friends, tonight,
Is there any hope? A więc pytanie, czy jest jakaś nadzieja? I believe there is, and we want to go to some predictions. We want to go to Jerusalem, where Jesus walked. Ja wierzę, że jest. I chciałbym teraz, abyśmy się przenieśli do Jerozolimy, tam, gdzie Jezus przebywał. And we see that Jesus made some predictions about Jerusalem. He made predictions about the temple and about the Jewish nation. I widzimy, że Jezus dał pewne wskazówki, te przypowiednie, odnośnie Jerozolimy, odnośnie świątyni, odnośnie narodu żydowskiego. And as we look closely at these predictions, we see that they were fulfilled. Kiedy przyglądamy się im bliżej, widzimy, że zostały spełnione. I think we need to advance that one a little bit. There we go. So, Jesus, as he was sharing this with the disciples, they said to him in Matthew 24, verse 3. I Jezus, mówiąc do swoich apostołów, powiedział w Mateusza 24 rozdziale. The disciples said to him, tell us, when will these things be? Na pytanie zadane przez nich, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Yes, and Jesus answers the end of this question, and that's what we want to look at here tonight, about the end of the world. What is the sign of the end of the world? Jezus odpowiedział na to pytanie i chcemy się przyjrzeć odpowiedzi właśnie na temat znaków Jego przyjścia i końca świata. And so tonight we want to look at signs of the end, because really, as we look where we are in history of biblical prophecies and predictions, we're really living on the edge of the end. Tak naprawdę, kiedy spojrzymy na całą historię świata, możemy zauważyć, czytając Biblię, że żyjemy na krawędzi końca. First of all, I want to look at tonight in signs in the natural world. Na początek chciałbym, żebyśmy spojrzeli na znaki w świecie natury. Jesus said that there would be earthquakes. Jezus powiedział, że będą trzęsienia ziemi. We read that in Matthew 24, verse 7. He said there will be earthquakes in various places. Czytamy w Ewangelii Mateusza, że będą miejscami trzęsienia ziemi. Now, of course, earthquakes have always been around, haven't they? Wiemy, że trzęsienia ziemi od zawsze występowały. There was an earthquake that helped the apostle Paul to get out of the prison, right? Było pewne trzęsienie ziemi, które nawet pozwoliło Pawłowi wyjść z więzienia. But the earthquakes are increasing, and that is an interesting phenomenon. Ale fenomenem jest to, że trzęsienia ziemi nasilają się. In the first 10 years of last century, so we're talking 120 years ago. Więc w pierwszych 10 latach XX wieku there were 18 earthquakes recorded at over 6 on the Richter scale. Mieliśmy zarejestrowanych 18 trzęsień ziemi ponad 6 w skali Richtera. Okay. If we look almost 100 years later at the end of the 20th century, we see there are 42 earthquakes over 6 on the Richter scale. Kiedy spojrzymy na ostatnią dekadę XX wieku, zobaczymy, że zostało zarejestrowanych 42 trzęsień ziemi o magnitudzie ponad 6 w skali Richtera. Then we go to the first 10 years of this century. A kiedy spojrzymy na pierwszą dekadę XXI wieku, and we have 217 earthquakes, not over 6, over 7 now. Mamy 217 zarejestrowanych trzęsień ziemi o magnitudzie ponad 7 w skali Richtera. And you understand the Richter scale is a logarithmic scale, right? Zobaczcie, jak o ile więcej mamy obecnie. And so it's much a 7 is much stronger than a 6, right? 7 to dużo mocniejsze trzęsienie ziemi niż 6. It reminds me of that verse in the scriptures that says the earth will grow old like a garment. Jest pewien werset w Biblii, który mówi, że ziemia się zestarzeje. Jesus also spoke about famines, and he says here in Matthew 24 verse 7 that there will be famines in various places. Jezus mówi również o głodzie i dalej w Ewangelii Mateusza czytamy, będzie głód.
25,000 people die from hunger every day, despite the efforts of many well-meaning NGOs. Codziennie umiera z głodu 25 tysięcy ludzi, w tym 10 tysięcy dzieci. And it does, I mean, the world could solve this, couldn't they? Moglibyśmy zaradzić temu, prawda? And you will see later on where the world is spending their money. I później zobaczymy, na co świat wydaje swoje pieniądze. But if that money was spent to help the hungry people in the world, the people that do not have a flushing toilet, etc., it could be solved. Jeżeli te pieniądze, które mamy, byłyby głównie przeznaczone na pomoc tym biedniejszym, to świat byłby dużo piękniejszy. So we see that there are 854 million people that are undernourished. Mamy na świecie też 854 miliony osób niedożywionych. That's not including all the undernourished people in the wealthy countries. To nie obejmuje niedożywionych osób w krajach bogatszych. Did you know you could be undernourished and living in Poland? Wiecie, że są ludzie niedożywieni żyjący w Polsce? I know that there are undernourished people living in my country, in Australia. Ja wiem, że tacy ludzie znajdują się w Australii. Sometimes people get their calories from alcohol, sugar and fat. Niektórzy dostarczają sobie kalorii poprzez spożywanie alkoholu, cukru i tłuszczu. For some people 60% of their caloric intake is from those three things. 60% jakby kalorii, które ludzie spożywają, właśnie pochodzą z tych trzech produktów. Some people, not everybody. Niektórzy, nie wszyscy. And of course that only leaves 40% of real food that gives you nourishment. A to sprawia, że tylko 40% pożywienia, które spożywają, jest faktycznie dobra dla organizmu. And so people can be wealthy, but still undernourished. Więc ludzie mogą być bogaci, ale wciąż być niedożywieni. Jesus also spoke about troubles on the waters, tsunami, cyclones, floods, etc. Jezus mówił też o problemach na wodzie. Czyli o tsunami, o cyklonach, and o so powodziach. In Luke 21:25 we read there will be distress of nations, perplexity, the seas will be roaring, the waves. W Ewangelii Łukasza czytamy i będzie rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. You know, I remember as a young boy growing up hearing about something like a tidal wave or a tsunami. Kiedy byłem mały, słyszałem o właśnie takich małych tsunami. They never used the word tsunami until this one happened in 2004. Nigdy tak naprawdę ludzie nie mówili o tsunami w takiej pełnej odsłonie, dopóki nie stało się pewne wydarzenie. I heard about tidal waves, just another way of saying the same thing. Tidal wave. So bigger one? No, it's the same thing, it's just a different term. Okay. Tidal wave, what is it? Fala przypływowa, okay. Or something like yeah. that. Thank you. mówili... Making it up as I go along here. że do pewnego czasu, kiedy powiedzieli o takiej większej fali przypływowej. But when this one happened, I think we were all shocked. Those of you that remember, I think there was about 250,000 people that died in that tsunami of Indonesia. You remember that one? Pamiętacie, kiedy tsunami zabrało 250 osób? Tak, 250 tysięcy, dobrze, przepraszam. 250 tysięcy ludzi właśnie na wybrzeżach Indonezji. And then not too long afterwards we saw the one that came to Fukushima in Japan, right? I zaraz potem kolejna w Japonii. The one in Japan, they actually have centuries old markers up the hill.
these big stones that they put in the ground, they say, and there's written on these stones, do not build below this stone. Więc w Japonii mają też takie słupki, które mówią ludziom, nie budujcie się za tymi słupkami albo poniżej tych słupków ze względu na właśnie takie problemy z tymi tsunami. These stones were put in hundreds of years ago. Zostały tam postawione ponad 100 lat temu. But the people forgot. Ale ludzie zapomnieli. And they built all sorts of things, including a nuclear power station. I zaczęli się tam budować razem z taką stacją nuklearną. And the rest is history. No i stało się, co się stało. Jesus also spoke about pestilences and you know all the viruses and germs, I guess, that we have around today. Jezus też mówił o zarazach, o epidemiach. And I guess we don't need to name them all: Ebola, SARS, different bird flus and things. Nie musimy chyba wszystkich wymieniać, bo dobrze znamy Ebolę, SARS, świńską grypę, ptasią grypę. He said in Matthew 24, verse 7, that there will be famines, pestilences, earthquakes in various places, but it's the pestilences here that we're looking at. I tak jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. I tak teraz chcemy się przyjrzeć tej zarazie. The Spanish flu that came through much earlier, we see that 500 million were sick from that, and it's estimated between 17 and 50 million died. Hiszpańska grypa, którą doświadczaliśmy, zabrała między 17 a 50 milionów osób, a ponad 500 milionów było zarażonych. The Spanish flu that they say started in America. Hiszpańska grypa, która się mówi, że zaczęła się w Ameryce. Now this slide here is out of date, and you know, I just presented this last year, and this was correct, but now it's closer to 7 million people have died from COVID. W zeszłym roku, kiedy przedstawiałem ten slajd, to te dane były poprawne. Obecnie mamy około 7 milionów zgonów z powodu COVID. So these are all signs in the natural world. Więc to są wszystko znaki, które obserwujemy w świecie przyrody. But naturalnie. Then Jesus spoke also about signs in the political world. Ale Jezus też mówił o znakach w świecie politycznym. You will hear of wars and rumors of wars. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. You know, the wars are right here where you guys are next door. Where I am, there's rumors of wars. Wy tutaj możecie doświadczać jakby tej wojny ze względu na to, że dzieje się ona w Ukrainie, ale ja tylko słyszę takie pogłoski o wojnach tam, gdzie jestem. My country, where I've come from, has made an alliance with England and with America, and is spending tens of billions of dollars on armament. Tak, mój kraj, czyli Australia, współpracuje z Anglią, ze Stanami i my wydajemy miliony na to, żeby wspierać właśnie te, czy miliardy, żeby wspierać te działania. Miliardy, you say miliardy, not biliony? Miliardy, okay. So there are about 30 to 40 wars every year. Każdego roku możemy zaobserwować od 30 do 40 wojen. In fact, if you look on there's a website that follows, you know, which country is at war or involved in some war. Jest pewna strona internetowa, na której można zobaczyć, które kraje są w którą wojnę zaangażowane. There's only about 10 countries in the world that are not involved in any war. I wyobraźcie sobie, że jest około 10 krajów, które nie są zaangażowane w żadną wojnę. And even though, you know, Australia, where I come from, is not at war, we are sending equipment to places that are at war, and in that way we are involved in the war. I mimo tego, że Australia nie prowadzi otwartej wojny, ani żadna wojna się nie dzieje na terenie kraju, to mimo wszystko wspieramy wojny poprzez właśnie finansowanie ich. Can you imagine only 10 countries in the world that are not involved in any war? Czy potraficie sobie wyobrazić, że tylko 10 krajów nie jest zaangażowanych w żadną wojnę? That? Did anyone know that? Czy ktokolwiek z was to wiedział? It's crazy, isn't it? But we see that the prediction that Jesus made is fulfilled. Ale możemy zauważyć, że
to, co Jezus powiedział, faktycznie się wypełnia. And so we see that, and this number always is changing, I suppose, $268 million is being spent on war every hour. Co godzinę wydawane jest na wojnę 268 milionów dolarów. And this is what I was alluding to before. There's 80 times more spent on war than is needed to help with water and sanitization across the whole world. Na wojnę wydaje się 80 razy więcej niż potrzeba, aby zapewnić światu wodę i urządzenia sanitarne. So imagine they could just take a small fraction of what is spent on war and just fix poverty in the world. Więc tak naprawdę można by było wziąć tylko mały procent tego, co jest wydawane na wojnę i tak wielu ludziom pomóc w ich biedzie. Now, nuclear armament. Even though there has been a reduction in nuclear arms, there's still more than 13,000 nuclear bombs in stock in the world. Przygotowanych jest 13,355 bomb nuklearnych i to ta liczba mimo wszystko jest już zredukowana mocno. And you know, that's many times more than we need to destroy the world many times over. To jest dużo więcej bomb niż jest potrzebnych do zniszczenia całego świata parę razy. So we can see that you know, the world is in trouble. A więc widzimy, że świat jest w poważnych problemach. Look what Jesus said here in Matthew 24, verse 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. I po raz kolejny czytamy, powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. And in Revelation we read that the nations were angry. A w Księdze Objawienia czytamy, rozgniewały się narody. I know that during the pandemic, when China all of a sudden kind of stopped a lot of imports from Australia. I wiem, że kiedy Chiny przestały importować dużo rzeczy z Australii. And I guess it's their prerogative to do that, right? They say, okay, we don't want it from Australia, we'll take it somewhere else. I rozumiem, że mają do tego prawo. Mogą powiedzieć, już nie chcemy od was tego brać, weźmiemy skądinąd. But I know that a lot of people in Australia got angry. Ale wiem, że dużo ludzi w Australii odczuwało złość. And all of a sudden, and I guess, you know, my wife is from Singapore. Moja żona pochodzi z Singapuru. And I don't consider her actually to be, you know, Chinese. I don't know. I just don't think about her as being Chinese. She's my wife, you know. Ona jest moją żoną i nie patrzę na nią jako na Chinkę. And so, you know, when there's, you know, people saying things bad against the Chinese people. Więc kiedy ludzie zaczęli mówić złe rzeczy przeciwko Chinom. It didn't even kind of register with me that, you know, that my wife might get some of that heat. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że moja żona może czuć jakąś złość albo jakieś takie negatywne emocje. I mean, she grew up in Australia, she doesn't speak a word of Chinese. Ona nie mówi po chińsku, dlatego że jakby wychowała się i urodziła w Australii. She just looks Chinese because she's from Singapore. Ale wygląda tak, no bo wiadomo, że ma korzenie tam w Singapurze. But you know, it doesn't take much for the nations to be angry. Ale wiecie, nie dużo trzeba, aby narody się na siebie gniewały. My sister-in-law was working for one of the biggest banks in New York. Moja szwagierka pracowała w jednym z większych banków w Nowym Jorku. And she's moved back to Australia now, but she also felt a lot of anger towards her. Because I guess also because of the pandemic, you know, it came from, you know, they say that, yeah, it came from China. I ona też odczuwała ogromną taką niechęć, nienawiść ze względu na to, że pochodzi z Chin podczas pandemii. Sometimes she felt very unsafe when she was catching the metro to work. I wiele razy czuła się niepewnie, czuła się niebezpiecznie, kiedy musiała przemieszczać się metro. So wars and rumors of wars. We see last century there was 180 million people that perished because of war. I w ostatnim czasie 180 milionów oddało swoje, czyli zginęło w wyniku wojny. And we hate to think what would happen if there was ever a nuclear war, because
if these nuclear bombs get into the hands of the wrong people, then the world really is in trouble, isn't it? I nawet lepiej nie myśleć, co by się stało, gdyby bomby nuklearne weszły w niepożądane ręce i zostały użyte. So that's signs in the political world. There's many more things that we could cover, of course. Oczywiście moglibyśmy o tych znakach w świecie politycznym dużo więcej mówić. Then we look at signs in the social world. Ale spójrzmy na znaki ze świata społecznego. Jesus said here in verse 12 of Matthew 24 that because of lawlessness, the love of many will grow cold. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Jezus dalej mówi: z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Some of you are still young here, I can see. Widzę tutaj wiele młodych osób. But for those of you that are older, ale ci, którzy są już starsi, what do you think? Has the love of people grown colder? Jak myślicie, czy miłość wielu oziębła? Over the years or not? Przez ostatnie lata? Maybe it's better here now than it used to be. Chyba że uważacie, że jest lepiej niż było. No. I've heard that some people want to return back to the communist days. Słyszałem, że niektórzy chcieliby wrócić do czasów komunizmu. Look, when my parents migrated to Australia, kiedy moi rodzice wyjechali do Australii, it was the mid 1960s. To było w latach 60. And people did not lock their doors. Ludzie nie zamykali na klucz swoich drzwi. You just leave the house open, nobody would come in. Pozostawało się domy otwarte, każdy mógł przejść obok. These days people have alarms, they have security cameras, they have double locks. W dzisiejszym czasie zamykamy na górę, na dół, mamy alarmy, mamy kamery, ochrony. Things have changed. Czasy się zmieniły. The love of people has grown cold. Miłość wielu oziębła. And so we read this also, but know this, that in the last days perilous times will come. Maybe you can just read this one here. Więc o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga. Niepohamowani, that's an interesting word. Niepohamowani, to jest bardzo ciekawe słowo. I'm not sure which of those words that was in English, but that's an interesting word in Polish. People have changed and they're still changing, aren't they? Ludzie się zmieniają i będą się dalej zmieniać. When we look at countries like the US where the guns are just out of control. Kiedy spojrzymy sobie na Stany Zjednoczone, gdzie każdy może mieć dostęp do broni. The journalists don't even report shootings anymore. Dziennikarze już w wielu przypadkach nie sprawozdają tego w wiadomościach. Up to the end of last month, I think there was 35,000 shootings in America. 35,000. Tak około 35 tysięcy przypadków strzelania miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w last month, nie? Up until October, okay. So through the year. No, w zeszłym roku. So they only report the mass murders now. Not the individual murders. Teraz już nie mówią o tych takich mniejszych, na mniejszą skalę strzelaniach, tylko o takich większych, które dotyczą większej grupy osób. I want you to look at some of these top school problems in the 1940s. Have a look at these problems that people had in school. Spójrzmy teraz na główne problemy w szkołach, które mogliśmy zauważyć w latach 40. XX wieku. You want to read just those? Rozmowy na lekcjach, rzucie gumy, hałasowanie, bieganie po korytarzu, wpychanie się w kolejkę i brak mundurka. I guess kids still get in trouble for some of those. I śmiecenie, przepraszam. Sorry?
I forgot the last one. Oh, śmiecenie. Right, right. I guess children still get in trouble for some of these today. W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci któreś z tych punktów robią, to podejrzewam, że dalej gdzieś tam mają zwracaną uwagę. In fact, if you're in Singapore, you can go to jail for having chewing gum. Co ciekawe, w Singapuru, jeżeli żuje się gumę, to można nawet pójść do więzienia. Because if people put that chewing gum in the wrong place, it shuts down their metro. Dlatego, że jeżeli ktoś odłoży swoją gumę nie tam, gdzie trzeba, to zamykają całe metro. But look, these were the serious problems in the 1940s. Ale wiecie, w 40 wieku to naprawdę były poważne problemy. And look at the problems now in the 2000s. A teraz spójrzmy na główne problemy w szkołach w pierwszej dekadzie XXI wieku. Drug use. Używanie narkotyków. Alcohol abuse. Nadużywanie alkoholu. Pregnancy. Niechciane, nieplanowane ciąże. Suicide. Samobójstwa. Rape. Gwałty. Robbery. Rozboje. Assault. Napady. Shootings. I strzelaniny. It's like we're living in a different world. Wydaje się, jakbyśmy żyli w zupełnie innym świecie. It's like a parallel universe. Jakbyśmy po prostu byli na zupełnie innej planecie. In Australia today, look at these statistics, these very sad statistics of children. One in six boys and one in four girls are sexually abused before the age of 18. Jeden na sześciu chłopców i jedna na cztery dziewczynki jest wykorzystywanych seksualnie przed 18 rokiem życia w Australii. Takie są statystyki. I don't know what it's like here, but that's a terrible statistic. Nie wiem, jakie statystyki są tutaj w Polsce, ale patrząc na te, jestem przerażony. These sorts of anything to do with children, actually, before I was a father, zanim byłem ojcem, it didn't affect me that much. Nie przywiązywałem do tego takiej uwagi. But since I've had a child, I can't even read the stories anymore. Ale odkąd mam swoją własną córkę, ja nawet nie potrafię czytać historii o przemocy. I just read the headline and then I move on because it makes me sick. Kiedy widzę tylko nagłówek, to od razu odkładam, bo czuję się niedobrze. Let's look at the fourth and last sign here that Jesus spoke about, and that is signs in the religious world. Spójrzmy teraz na ostatnie znaki w świecie religijnym. Jesus spoke about various religious cults, if you like, coming up. Jezus mówił o różnych sektach religijnych. In Matthew 24, verse 24, he said, and false Christs and false prophets will arise. Jezus mówi, powstaną bowiem fałszywi prorocy, mesjasze i fałszywi prorocy. And I guess some of the ones that we may recall is Jim Jones, where there was almost 1,000 people that died in that cult. Chciałbym tu wspomnieć o sekcie Jima Jonesa i tam około 1000 osób zmarło, zginęło. We see David Koresh and you know all of those people that perished there. David Koresh i wiele osób, które zginęło też w tym miejscu. And then there was this Jewish rabbi Schneerson. I też pewien żydowski uczony, Menachem Schneerson. He wasn't a cult leader, but he was revered by many Jewish people and many thought that he was the Messiah. Wielu uważało, że on jest Mesjaszem. Can you imagine? Potraficie sobie wyobrazić? They thought this guy was the Messiah. Myśleli, że jest Mesjaszem. Jesus spoke about secularism. Jezus też mówił o takim zjawisku jak sekularyzm. He said, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Powiedział, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? It's a good question, isn't it? Dobre pytanie, prawda? Will he find faith on the earth? Czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? We see that there are a few empty chairs here tonight. Widzimy tutaj kilka wolnych miejsc. Well, there's a lot of people out there, right? Ale jest bardzo dużo ludzi na zewnątrz, prawda? Today there is widespread disbelief in God and in the Bible. Możemy zauważyć niewiarę szeroko rozpowszechnioną. And so this 2000-year-old prediction that people would lose faith in God, we can see it all around us today. Więc zobaczmy, że przepowiednia sprzed 2000 lat, czyli
niewiara faktycznie się wypełnia. And it's very interesting because there's an inverse proportion. If you look at the graph, you know, the higher, the more people have wealth, the less they have interest in God. I co ciekawe, im bardziej są ludzie bogaci, tym mniejsze mają zainteresowanie Bogiem i then, tym mniejsza jest ich wiara. And the reverse is true as well. If you go to the poorer countries, the poorer they are, the higher their interest in God. No i tak samo jest, kiedy pójdziemy do takich biedniejszych krajów, widzimy, że im biedniejsi są ludzie, tym większą mają wiarę w Boga. But Jesus predicted that this would be happening in the world. A Jezus przepowiedział, że to będzie miało miejsce na ziemi. The apostle Peter wrote this in 2 Peter chapter 3. He says, knowing this first, that in the last days they will willfully forget. People choose to not believe that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water. Sorry, I hope that wasn't too long. W drugim liście Piotra czytamy: przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy. Umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Czyli ludzie wybierają decyzję, żeby nie wierzyć. Yes, they choose not to believe. So, you know, when we look at Darwinian evolution, he wrote his manuscript about evolution well before scientists knew what they know today. I Darwin napisał sporo pozycji dotyczących ewolucji na długo przed tym, zanim naukowcy odkryli to, co odkryli. Today, of course, they can look at just a little cell and look at all the different things that are happening inside a cell. Dzisiaj jak weźmiemy komórkę pod mikroskop i zobaczymy, co tam się dzieje. All the activity that is going on there, the disposal of waste, the communication that needs to happen. It's just amazing what scientists have discovered on the micro level. To jest niesamowite, co naukowcy odkryli, właśnie patrząc przez mikroskop na te małe komórki, widząc aktywność, widząc jak ona żyje, jak działa. But Darwin, he actually said himself, he said, when I think of the human eye. A Darwin powiedział, kiedy myślę na temat ludzkiego oka. Now that is not the micro level, is it? To nie jest ten poziom mikroskopu. He's just talking about the eye. He said, when I think about the human eye, on mówi, kiedy myślę na temat ludzkiego oka, it makes me sick. To niedobrze mi. Because he knew that it doesn't fit into the evolution model at all. Bo wiedział, że nie pasuje to do jego teorii. In fact, you know, when we look at any part of our body, it's just ludicrous to think that it evolved because one can't work without the other. It all has to be there working, otherwise it doesn't work. A kiedy spojrzymy na inne części naszego ciała, możemy zauważyć, że jedna część nie może jakby istnieć i funkcjonować bez drugiej i że to wszystko jest tak zaplanowane, że trudno pomyśleć sobie, że wyewoluowało. So, the four warnings here. Warnings that the Bible gives us in the natural world. Więc ostrzeżenia, które Biblia nam daje, to widać w świecie naturalnym, politycznym, społecznym i religijnym. What do they all mean? Co one oznaczają? Jesus said, when you see all of these things, know that it is near, it is at the doors. Jezus powiedział, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. What was he talking about? What is at the doors? O czym on mówił? Co jest tuż u drzwi? What was at the doors? Co było tuż u drzwi? What is he talking about? O czym on mówi? He's talking about the second coming. He's talking about the end of the world, right? Mówi o końcu świata, o drugim przyjściu. And so in Matthew 24 verse 3 we see the disciples asking, tell us when will these things be and what will be the sign of your coming and of the end of the world. Apostołowie powiedzieli,
Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I want to take you back to the book of Daniel for just a little bit to explore this a little bit more. Chciałbym z wami się przenieść do Księgi Daniela. And we will look at some more in detail at this in another lecture, but we see that Daniel has this dream about the statue of many metals. Czytamy, że Daniel miał sen, w którym widział ogromny posąg, który był stworzony z różnych metali. And the metals, the different metals represent Babylon, which was in his day, and then Medo-Persia. I te różne części i stopy metalu symbolizowały różne państwa. Babilon, to był czas, w którym Daniel żył, potem Medo-Persja, potem Grecja, Rzym i Europa Zachodnia. After that came a great stone that smashed this statue to pieces. I dalej czytamy, że wielki kamień oderwał się z góry i uderzył w stopy. What was this stone? Co to był za kamień? We read in Daniel chapter 2 that in the days of these kings, that is in the days of the time of divided Europe, in the days of these kings, God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. I czytamy w Księdze Daniela, w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud. And it shall be broken into pieces. And God's kingdom will stand forever. Ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. In the days of these kings. In the days of divided Europe. W dniach tych królów. You know, w dniach podzielonego Rzymu. I remember more than half a lifetime ago now when I was studying at university, one of my lecturers said, "You know, Daniel, you should get familiar with the European codes." Because they will be very important. You can get work in Europe one day. Kiedy studiowałem na uniwersytecie, jeden z moich profesorów powiedział, musisz się nauczyć kodów albo building codes and things like that, standards. Okay. Musisz się nauczyć takiego zachodniego, europejskiego sposobu funkcjonowania, myślenia, kodowania. Because that was well before the EU was established, but they were heading in that direction, right? To było przed tym, zanim Unia Europejska powstała, ale wtedy już mój profesor mówi, że możesz tam dostać dobrą pracę. Of course you're right here, but we just watch from afar. Oczywiście wy tutaj byliście na miejscu, ale my patrzyliśmy na to z daleka. But even from what the little that I hear or see, I know that even Poland has had its frictions with the EU, right? I ja wiem też, że Polska ma swój udział w Unii Europejskiej. Friction meaning tarcia. Yeah, starcia. Starcia. Polska też ma swoje starcia z Unią Europejską. Right? Sorry? To bardziej Polish government. Rząd polski. Yeah. Well, I have some friends that because of Brexit, the English, but because of Brexit, they decided to move to Spain. So they live in Spain now. Mam wiele znajomych, którzy ze względu na Brexit przenieśli się do Hiszpanii. But there's other things that we're told about this union and the division, etc. We'll look at that another day. But the Bible says that this stone comes and destroys all the kingdoms of the world. Będziemy jeszcze mówić o tych różnych połączeniach w Unii Europejskiej, ale czytamy, że w tych dniach jakby będzie kamień, który to wszystko rozwali. And we're living down in those days of the toes of this image. A patrząc na ten obraz, widzimy, że żyjemy na samym końcu tych palców. And just before the return of Christ, when he was set up his final empire. A tuż przed powrotem Chrystusa, kiedy ustanowi swoje królestwo. In the book of Revelation, if we go to Revelation, John writes this: the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ.
W Księdze Objawienia czytamy: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana, Jego Chrystusa, i będzie królować na wieki wieków. And so we have this view into the end of the world through this prophecy. Więc przez to proroctwo możemy mieć pewne spojrzenie na to ostatnie imperium. The Bible tells us of a good day coming though. Biblia mówi nam o tych dobrych dniach, które nastaną. Well, God will wipe away every tear from our eyes. Kiedy Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu. There will be no more death, no more crying, etc. Gdzie nie będzie już śmierci, nie będzie krzyku ani bólu. And then we go on and we see in Revelation 21 that Jesus will make all things new. I w jednym z ostatnich rozdziałów Księgi Objawienia czytamy: A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. To będzie ostatnie imperium, gdzie nie będzie żadnych łez, żadnego bólu, żadnego smutku i żadnej śmierci. I think we've had enough of that, haven't we? Wydaje mi się, że już mamy dosyć tego wszystkiego, prawda? I see a lot of heads nodding here. We've had enough of the tears, enough of the pain. Widzę, że wielu z was kiwa głowami, że macie tego dosyć. You know, the great God showed Daniel that these things were certain and true. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości, że sen jest prawdziwy, a jego wykład jest pewny. Just like Medo-Persia followed Babylon and Rome followed Greece, etc. We can be sure that the rock will follow all of these kingdoms. Tak samo jak widzimy, patrząc na historię, że Medo-Persja nastała po Babilonie, Grecja po Medo-Persji, potem Rzym po Grecji i tak dalej, wiemy, że ta wizja tego kamienia jest również prawdziwa i ona nastanie. So that'll be the next thing to come. And so what should our reaction be? Więc jaka powinna być nasza reakcja? I want to make a prediction here tonight. Chciałbym powiedzieć pewną przepowiednię. I'm not a prophet. Nie jestem prorokiem. And I'm not a son of a prophet. Nie jestem nawet synem proroka. But I'm pretty sure that when you go to bed tonight. Ale jestem pewien, że kiedy wrócicie do swoich domów. You will take your shoes off. Zdejmiecie swoje buty. You do that in Poland when you go to bed? Robicie to w Polsce, kiedy idziecie spać? Ściągacie swoje buty? You take your shoes off before you go to bed, right? Ściągamy nasze buty, kiedy idziemy spać, prawda? When you do that tonight, have a look down at your feet. Kiedy to zrobicie, spójrzcie na swoje stopy. And think of that image. I przypomnijcie sobie to zdjęcie. The image of Daniel, the statue, right? Ten obraz tego posągu. And remind yourself, where are we today? I przypomnijcie sobie, w którym miejscu jesteśmy. We're right down in the toenails of time, aren't we? Jesteśmy na końcu naszych palców. Jesus said, now when these things begin to take place, stand up, lift up your heads, because your redemption, your deliverance is near. Ale Jezus dał nam nadzieję i powiedział: gdy się zacznie to dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. The last empire is coming, friends. Ostatnie królestwo nadchodzi. I want to finish off with some interesting things that I discovered recently. Chciałbym podzielić się pewnymi interesującymi faktami, które się ostatnio dowiedziałem. You know, Jesus said that there would be many false Christs, many messiahs, etc. coming up. Jezus mówił, że będzie wielu fałszywych proroków. If we look at all the major religions in the world, everyone is waiting for someone. Kiedy spojrzymy na wszystkie religie na świecie, możemy dostrzec, że każdy na kogoś czeka. In Hinduism, they're waiting for what they call the 10th avatar. W hinduizmie czekają na coś, co się nazywa 10th avatar. In Buddhism, they're waiting for one that is the Maitreya. W buddyzmie czekają na kogoś, kto się nazywa Maitreya. Those people who have no religion, you know, I guess they're putting their faith in science, aren't they? Ci, którzy nie wierzą w nic, podejrzewam, że skupiają się na nauce. And some of these people, they choose to freeze their bodies, right?
I niektórzy decydują się na zamrożenie swoich ciał. I've heard that Switzerland is probably one of the most expensive place where you can cryogenically freeze your body. Słyszałem, że Switzerland. W Szwajcarii jest to jest jeden z takich droższych krajów, gdzie ludzie mogą zamrozić się. I think you can do it for about $250,000. Za 1/4 miliona. Australia is one of the cheaper places where you can get frozen. W Australii jest trochę taniej. I think about $80,000 in Australia. Chyba 80,000 dolarów. Maybe they've figured out that it's a scam and so they're just trying to get some money. Może próbują tak trochę zarobić, bo wiedzą, że to jest. But apparently you can save money by just freezing your head. Można też zaoszczędzić trochę, zamrażając tylko głowę. And I was listening to these people on the radio one day while I was driving, and you know they're saying that you know we're not quite sure when the technology is there and they can unfreeze us. We're not quite sure how it's going to be, but it might just be a digital world. So we just need our brain. I niektórzy mówią, wiecie. Nie wiemy, co będzie dalej i może jak tylko zamrozimy głowę, to znajdziemy się w jakiejś innej rzeczywistości i to wystarczy. So you can see there's some strange things that people are looking for. Więc zobaczmy, że jest bardzo dużo dziwnych rzeczy, na które ludzie patrzą. In Judaism, of course, they're still waiting for the Messiah. A w Żydzi oczywiście dalej czekają na Mesjasza. And but we can see that around the world there are more and more Jews that are now accepting Yeshua as the Messiah. Ale możemy zaobserwować, że coraz więcej Żydów na całym świecie akceptuje Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. And of course the world is never short of cults and charismatic leaders that lead people to destruction. I oczywiście świat również ma wiele sekt, które są they lead people to destruction. Okay. Które prowadzą ludzi do destrukcji. In Islam they're waiting for the 12th imam. Islam czeka na next slide, yeah. It's waiting for the 12th imam. Czekają na 12 imam. Yeah, the name of the imam is Mehdi. Nazywa się Mehdi. Some years ago, about 7 or 8 years ago, I did Bible studies with a Muslim man and he was baptized and his name is Mehdi. Co ciekawe, około 7-8 lat temu udzielałem lekcji biblijnych pewnemu człowiekowi, który właśnie się nawrócił z islamu na chrześcijaństwo i nazywał się Mehdi. And I said, what does your name mean? I zapytałem się, co twoje imię oznacza? And he said, I am the 12th imam. A on powiedział, ja jestem tym 12. But apparently there's a lot of Mehdis in Ale oczywiście ich jest dużo więcej. In the Islamic world. In Taoism, they are waiting for Li Hong. W świecie taoizm czekają na Li Honga. This is an individual that lived before Christ. To był człowiek, który mieszkał przed Chrystusem. And there have even been wars because of this man. I były również pewne wojny ze względu na niego. But they're waiting for him to come back. Ale czekają, aż on powróci. In Catholicism, you know, in the Catholic world, they believe that the world is going to get progressively better. A katolicy myślą, że świat stanie się, będzie stawał się coraz lepszy. Is that true? Czy to prawda? And that there'll be a, you know, that Jesus will come. Yeah, Jesus will come, but you know, maybe that's a long way away. Maybe like 1,000 years away. Tak, Jezus prawdopodobnie przyjdzie, ale to będzie jeszcze trochę. In the Protestant world, they're not too much different as well, because they also believe in a what we call post-millennialism. Protestanci nie różnią się zbytnio, oni też czekają na tysiącletnie królestwo, tak? Dziękuję. And they also some still believe in the secret rapture. Niektórzy dalej wierzą w takie pochwycenie, sekretne pochwycenie. Some of them have given up on that now. Niektórzy już się poddali w wierzeniu tego. And in the New Age and the world of spiritualism and occultism,
They even use the name of Jesus. A w New Age dalej wierzą w spirytualizm, wierzą w what do they believe? They even believe in you know, the psychics. That read your palms or do the cards and things like that. Wierzą wróżkom, które czytają z rąk, z kul, i tam jest powszechnie obecny okultyzm. Sometimes they will even put up a picture of Jesus. Have you seen that? Nie wiem, czy wiecie, ale czasami nawet stawiają obraz Jezusa. So they're there doing their things, but they're also advertising Jesus. Więc oni wróżą z kart albo z różnych innych rzeczy, ale cały czas promują Jezusa. The world is prepared for a false Messiah. Świat jest przygotowany na fałszywego Mesjasza. It doesn't matter which faith you're from, the world will be deceived. Nie ma znaczenia, jakiej wiary jesteście, świat zostanie zwiedziony. And so in Luke 21 Jesus says, now when these things begin to take place, stand up and lift up your head because your deliverance is near. I Jezus mówi, gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. The last empire is near. Ostatnie królestwo, ostatnie imperium się rozpoczyna. A time of no more tears, no more pain, no imperium, more death. W którym nie ma łez, nie ma bólu, smutku ani śmierci. It's about to appear. Wkrótce nadejdzie. Friend, is there any hope? Czy jest jakaś nadzieja? As we're tapping, you know, is there any hope? Stukamy tak jak ci, co byli w tej łodzi podwodnej. Czy jest jakaś nadzieja? Yes, friends, there is hope. Oczywiście. Jesus has given us hope. Jezus dał nam nadzieję. You know, the purpose of prophecy is not to scare people. Celem proroctw nie jest wzbudzenie strachu. It's to give us hope when we see what is happening around us. Celem jest dostarczenie nam nadziei w tym ogarniającym nas świecie. The prophet Jeremiah wrote, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." W księdze Jeremiasza czytamy, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan Bóg. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. So friends, as you see all these things, do not fear. Więc kiedy widzicie te wszystkie dziejące się rzeczy, nie bójcie się. Do not stress. Nie stresujcie. God's got things under control. Bóg ma wszystko pod kontrolą. It may not seem under control, but he has told us all these things would happen. Może się wydawać, jakby wszystko wymykało się spod kontroli, ale Bóg ma nad tym kontrolę. And we can see that it's at the doors. I możemy zauważyć, że Jego przyjście jest tuż u drzwi. His second coming is very, very soon. Niedługo przyjdzie. How many of you today are looking forward to the second coming? Ilu z was czeka na powtórne przyjście? I remember when I was a boy. Pamiętam, kiedy byłem chłopcem. I used to think, you know, Jesus, can you please wait until I get my driver's license? Kiedy byłem małym chłopcem, mówiłem: Panie Boże, czy możesz poczekać, aż otrzymam swoje prawo jazdy? Is there any other men here that thought the same way? Czy ktoś z was tak myślał? You know, sometimes we have these plans. I still want to do this. So wait, Jesus, you know, I still want to do this and then you can come back. Często mamy różne plany i mówimy: Panie Boże, poczekaj chwilę ze swoim przyjściem, ja jeszcze chciałbym coś zrobić. But there's many people suffering in this world. Ale wiecie, jest tyle ludzi, którzy cierpią. And it's amazing that he hasn't come back yet. I to jest zdumiewające, że jeszcze nie przyszedł, patrząc na to, co się wszystko dzieje. Obviously it must get a lot worse before he will come back. Musi być jeszcze gorzej, zanim przyjdzie. But the main thing is that we are ready. Ale najważniejsze jest to, abyśmy byli gotowi. How many of you here would like to be ready for the second coming? Kto z was chciałby być gotowy na przyjście Chrystusa? Hands up if you want to be ready. Podnieście wasze ręce, jeżeli chcecie być Come gotowi. On, I think everybody wants to be ready, right? Ja wiem, że każdy chce być z nas gotowy, prawda? Yeah. Let's close with a prayer. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Father in heaven. Nasz drogi Ojcze. As we see all these things happening around us, help us not to be fearful. Kiedy widzimy te wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół nas, pomóż nam nie bać się.
Help us not to be stressed with the things in life that can make us anxious. Pomóż nam nie stresować się rzeczami, które mogą powodować w nas strach i lęk. But rather, Lord, help us to look up, to look to Jesus. Ale pomóż nam spojrzeć w górę na Jezusa. We know that you are the author and finisher of our faith. Wiemy, że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. And we know that your promises are sure. I że Twoje obietnice są pewne. Help us to be ready for that day. Pomóż nam być gotowymi na Twoje przyjście. And not only us, but our family and our friends. Nie tylko proszę o nas, ale też i o naszych bliskich, nasze rodziny. I pray for this city here in Łódź. Modlę się też o to miasto, o Łódź. And we pray it in Jesus' name. A modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.